Siema, tutaj Juas i zapraszam was na kolejny odcinek serii The Binding of Isaac Repentance. No i dobra, czas to zakończyć. Może mi się uda dzisiaj, zobaczymy. Jeszcze tylko dwie postacie są potrzebne, żeby wszystko ukończyć. Tainted Bethany albo Tainted Forgotten. No to zróbmy może sobie nawet najpierw tego Forgottena. A no i właśnie, udało mi się Tainted Lazarusem skończyć, boss rusha. Poza nagrywaniem podejścia już nie ukończyłem, ale to nie jest ważne. Najważniejsze, że boss rush skończony. No i dobra, zróbmy teraz sobie The Mother jako Tainted Forgotten. Niech będzie. The Mother, tak? Dobra, czyli do Treasure Room w sumie możemy wchodzić, ale może bym zagrał nawet na planetarium. Zobaczymy, bo ta postać jest dosyć silna na początek. Może sobie poradzę bez itemów. Zobaczymy, oczywiście się nie spieszymy, nie ma co. Jak już wszystkie boss rushe i hasze pokończone, to nie ma co się spieszyć, na spokojnie to zróbmy. Tak, żeby wyszło dobrze, no i powoli trzeba już skończyć tą serię. Nie licząc tego odcinka, to chyba jeszcze dwa zostały. Także super, bardzo dobrze. Ja się nigdy nie nauczę, że on bomby stawia pod sobą, pod tym szkieletem. O, proszę. Pod szkieletem, a nie pod duchem. Pod szkieletem, a nie pod duchem. Juas! Zawsze zapomnę, zawsze. O, jaki fajny trinket, proszę bardzo. Na początek. Nie ma kolców w Secret Roomach, chociaż... Nie, dla tej postaci to nie ma znaczenia. Ona i tak potrafi latać. I rzucić tym szkieletom może wyjść za darmo. No dobra, weźmy to i w sumie tą kartę możemy. Nie potrzebuję tych jumper cables, może coś ciekawego się trafi. Jumper cables niby ładują nam przedmiot pod spację, jak zabijemy kilkunastu wrogów chyba. No ale może coś lepszego się trafić. Na razie poczekamy, chociaż jak ja tyle kasy zdobywam, wow, dwa nikele. Nie no, jak tyle kasy zdobywamy, no to dobra. Dobrze, to sobie kupię, niech będzie. Nawet sobie klucz weźmiemy. Zobaczmy, co jest w tej skrzyneczce. Ups. Dobra, ostrożnie. Co to tyle? Chyba tak. Secret Room, właśnie, tu może być Secret Room, powinien być, właśnie. Dobra. A w sumie nie opłacało się jakoś bardzo. Teraz spróbuję sobie na to planetarium zagrać, czemu nie? To może być super Secret Room? Nie ma. No dobra, to ostatniej bomby nie będziemy marnować. Trudno. Dobra, szybko łap główkę. No i ślicznie. Pentagram, fajnie. Schodzimy sobie tutaj. No i dobrze, jest fajnie. Jeszcze jeden treasure room sobie ominąć? A możemy, mi się wydaje. Niech będzie jeszcze jeden. Spróbujmy na to planetarium. Może coś fajnego się pojawi. Chociaż nie wiem, czy to jest w sumie dobry pomysł grać na planetarium tą postacią. Za dużo rzeczy pomocnych to nie wiem, czy tam będzie. Zobaczymy. A te, które mają pomagać, to pewnie będą pod szkieletem, więc tak średnio. No zobaczymy. Dobra. O, już jest planetarium, no proszę. No to fajnie. No i to mi się podoba, tylko zobaczmy, co jeszcze tu jest. Venus. O, Venus jest spoko, super. Jedno zdrówko i jeszcze może zaczarmować wszystkich przeciwników, którzy podejdą. A widzę, że na szkielet też to działa.
A to pewnie głównie na szkielet działa, nie na ducha. Znając życie. Zaraz sobie przetestujemy. Little Gish może być, będzie spowalniał. Jak kogoś tam trafi. Tak z ciekawości, czy duch? No nie, muszę mieć szkieleta pod ręką. No dobra, no może być. Chociaż kurczę. Ej, nie wiem, czy to jest takie dobre z tą postacią. Znowu zapomniałem. No bo wszyscy będą uciekać od tego szkieletu. Jak ja będę ich trafiał? Oj, nie wiem, czy to było takie dobre. No nie wiem. Jest jakaś pigułka podwójna? Full health. Dobra, full health nic mi nie da na tej postaci. Super. Dobra, a tak, mam wyłączone wszystkie kolce. Backpack spoko. Są harta, też sobie weźmiemy. Brać to placebo? Nie wiem. Czy nawet będę korzystał z pigułek? Zobaczymy. Kurczę, no nie wiem, czy to będzie takie dobre. Ten Venus na tą postać, jak wszystko będzie uciekać od tego szkieleta, nie będę mógł ich trafić. No, znaczy, uciekać to nie będą. Pfu. To nie jest strach, tylko to jest czarm. Zauroczenie, dobra. Nie, to spoko, jest ok. Już zapomniałem. No dobra, Devirum. Nie, no nie gramy na Devirum. Tą postacią nie możemy. Nie ma szans. Dobra, co to jest? Pin chyba. Dobrze, może być. Może być. Kolejne zdrówko. Old Bandage będzie mi wyrzucał czerwone serca. Fajnie by było. No dobra, daj tą bombkę. Fajnie by było Dark Bomba znaleźć. Albo coś, co pozwoliło mi zbierać czerwone serduszka, by było fajnie. No dobra, to schodzimy na alternatywne piętra. Skoro na The Mother mamy iść, to musimy sobie nożyk zebrać. No dobrze, dobrze. Ja takie podejście na luzie. Już wszystko co najgorsze skończyłem, o matko. No dobra, Tainted Forgotten też nie jest jakoś super łatwy, ale nie powinno być źle. Zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, czy wchodzić do sklepu, nie ma kasy za bardzo. Tutaj na razie nie. Dobra, po kolei, na spokojnie. Dobra. A ciekawe czy... Nie no, muszę się chyba w ducha zamienić. Teoretycznie jestem duchem, no ale pewnie tym losowym muszę być. Żeby wejść do lustrzanego świata. Ciekawe czy tą postacią będę mógł wejść, zobaczę z ciekawości. No ale raczej nie. Pewnie nie. Bo to by było niezłe ułatwienie. Jakbym mógł już teraz wejść, no zobaczymy. Mogę? Mogę! No i teoretycznie jestem duchem, faktycznie, ale jaja. Mogę mieć całe moje zdrowie. I sobie tu wejść, super. No to jest fajne. No to zdecydowanie. Dobra. Aha, tak to piętro wygląda. Ciekawe czy tam na górze jest secret room, byłoby bardzo miło. Jakby był koło boss challenge roomu. Nie obraziłbym się. A patrzcie, mogą mnie bić te przeciwnicy, którzy mają czarma. A to bardzo dziwne. A czemu tak? Okej, no to trochę bez sensu. Myślałem, że nie mogą z reguły. Patrzcie, normalnie dostaję. No dobrze. Rozumiem, że szkielet nie dostaje, no ale szkielet i tak nie dostaje. On jest nieśmiertelny. No to trochę lipa. Troszeczkę lipa, że tak powiem. O, jaki Soul Heart wypadł. Chyba z tego, z itemu, dokładnie.
Dobra, tu tyle. Tu już nie ma sensu. Teraz tak, treasure room. No, żeby się nie okazało, że to nie ma treasure roomu, to by było ciekawe. No kurde, no patrzcie, no. Ale to jest dziwne. Charm działa na szkieleta, który i tak jest nieśmiertelny, a na ducha nie. Dziwne. No ale dobrze, no niech będzie. Ciekawości są jakieś kupy może? Jakaś złota kupa? Tęczowa? Chociaż tęczowa też nic mi nie da. No dobra. Spadam stąd. Do treasure roomów już możemy wejść. Kurde, nie chciałem tego brać. No nie, chciałem zobaczyć co jest po prawej, ale z przyzwyczajenia rzuciłem w przeciwnika i od razu zebrało mi item. Kurde, no. No ten item jest kompletnie nieprzydatny. Przeszywające obrażenia. Przeszywające obrażenia to ten szkielet chyba ma od początku. Także lipa. Także troszeczkę słabo. Kurde, to mouse bracelet jest spoko, tylko że nie mam kasy. No dobra, może najpierw mam bombę? Mam. Ej, jak mam bombę, to nie będzie danger roomu. Pewnie. Pewnie nie. No, mówiłem. Jak nie mam bomb, to tylko danger roomy się pojawiają. Co za chamstwo. Kurde, no i teraz jest problem. No dobra, jest bomba. Okej, bo byłby lekki problem. No dobra. Nożyk jest, jest. No dobrze. Nie mam mouse bracelet, nie mogę sobie specjalnego kamyczka rozwalić. No trudno, miejmy nadzieję, że znajdziemy jeszcze coś ciekawszego. Bo na razie to tak se to wygląda. No tak se. Dobra, może jakiś sklep będzie ciekawszy tym razem? Przydałoby się. No zobaczymy. O, już nie podniosę cię tutaj nawet. Zobaczymy. Dobrze, bijcie się, bijcie. Okej, ładnie, dobrze. Żadnego przedmiotu pod spację, wow. Były okazje, żeby mieć, a nie brałem. No dobra, powalczmy, niech będzie. Dobra, szybko rozwal ich. Dobrze, jeszcze jeden. Co tym razem? Aha, coś się za spokojnie było. Słyszałem, że coś się zaspanowało. No dobrze. Spadajcie. Okej, są pieniążki. Pieniążki. O kurde. Patrzcie, nie poleciał prosto na mnie, tylko na przeciwnika, bo był zauroczony. A jako, że pod szkieletem to jest, a nie pod duchem, no to duch dostał. Kurde, to nie jest wcale takie dobre. Ale beznadziejne. O, pierwszy raz w historii złoty trinket mi dropi, który ma dwa razy lepsze efekty. Tylko akurat tutaj nie ma znaczenia. Ostatnie drzwi są otwarte, przez które przechodziłem. Nie ma znaczenia. Nie przyda mi się. No dobra. Właśnie, gdzie są te bomby? Coś pusto. Kurde, jak to dziwne, że on nie może tego ognia rozwalić, jak tak specyficznie uderzę prosto w ogień. Vertical Razor mi się nie przyda też na tej postaci. No dobrze, już wezmę to. Dwa razy dłuższe efekty. Nie wiem, czy mam jakieś efekty nawet.
Nie, no mam. Jest gisz, który spowalnia i to zauroczenie. No dobra. Na razie tyle. Zauroczenie, które mnie nie chroni przed obrażeniami. Niesamowite. Niesamowite po prostu. To chyba tylko na tej postaci. Nie, no Jacob i Issa, dobra. Jeszcze jakby wziął jeden z nich, to drugiego by nie chroniło. No dobra. Niech ci będzie gro. Sorry, ten czar mi więcej przeszkadza niż pomaga. Bo oni niby między sobą walczą, ale jak mnie trafią, to też dostanę. Ale to jest głupie. No kurde, no. Ale to jest bezsensowne. O rety. Co tu się dzieje? Aha. Bo wciskać trzeba wszystko, no dobrze. Nie ma problemu. Pauza. Czy pauza działa pod tą postać? Raczej nie. Wątpię. Zobaczymy, ale raczej nie. A, to jest ciekawe. Muszę cię rzucić teraz. No pauza nie zadziała. Dobrze. A, ty też możesz rzucić bomby, no tak. Okej. No, to w sumie ciekawa kombinacja. Gdzie ty tam jesteś, co? Chodź tu, gnoju. No cały czas przede mną ucieka. No tak to ja go nie znajdę, dobra. Czekajcie, teraz go złapać. Dobrze. Już cię wykończymy teraz. No i fajnie. I oczywiście Angel One nie ma, no tak, 72,5%. Czemu miałby być? A, bo mam bomby, no tak. Mam bomby, jestem przygotowany. Dlatego nie ma, okej. No dobrze, super secret room. Kurde, nic ciekawego. Nic nie zrobię z tym. No słabizna, słabizna. Z czymś takim to nie damy sobie rady. Jeszcze to dziadostwo nas goni. Secret room, nie? No to powinien być tutaj. Chociaż jeszcze na dole może być. Oczywiście, że jest na dole. O Boże, ale słabe te dropy są, masakra jakaś. Na początku było ok, ale potem to słabo. Gdzie tu, gnoju? Gdzie rzucasz? Dobrze, fajny dajmik, chociaż tyle. Nie, nie ma sensu to Vertical Razor brać. Ta pauza też jest taka średnia. Kurde, no mogę mieć problem. Jeszcze przecież muszę oddać dwa serca, jak będę wychodził do mauzoleum. Mogę mieć problem zaraz. Te curse roomy też jakieś takie biedne. Nawet chyba jednego Soul Hearta nie było. W curse roomach to takse. No dobra, czasami ta pauza może się przydać. O, jak miło, że tam stanąłeś obok niego. Dobrze, tutaj jest wyjście, a ja mógłbym tu wejść. Tylko, że bomby dwie potrzebuję, to nie wiem, czy chcę tracić. No tak średnio bym powiedział, to może wejdźmy tam normalnie. Dobra, na szczęście tą postacią drugą część klucza raczej dosyć łatwo się zbierze. No bo możemy latać. Pójdzie w miarę szybko. Dobrze. Ale muszę gdzieś zdrowie zbierać, no muszę. Bo może być problem. Okej, fajnie, szybki secret roomik. 100% szansa na Angel Room. No,
Może tym razem będzie, no ale kłóciłbym się. Jeszcze nie wiadomo, jeszcze nie wiadomo. Zobaczymy. Okej. O, spadaj, nie ma mowy. Dobrze. Kurde, mam ten backpack, a nie dość, że mam jeden przedmiot pod spację, to jeszcze jest średni. Taki sobie. Ale irytujące, otwieraj się gnoju. Dobrze. Okej, to nie wejdę. O, rety, no rety. Babizna, no z czymś takim to Demader nie pokonamy. Ale zobaczymy. Ank. No Ank to za dobry to nie jest. To może zobaczmy to. O, Lusty Blood już jest o wiele lepsze. O, tak. Obrażenia za każdym razem jak pokonają przeciwnika w pokoju. Spoko. To już tak, to już tak. To mi się podoba. Co ty dajesz, to ładujesz przedmioty pod spacie. To może nie. Ktoś bardzo tego nie potrzebuje. Chwila. No, ty jesteś wytrzymały, pamiętam. Masz troszeczkę tego zdrówka, dziadu. Dobrze, tu widzę, jest grubo. W tym pokoju. Okej, okej. Nie szkodzi. O! Tutaj widzę coś ciekawego. No, jest jakiś soul heart. Dobrze, kolejny. Sklepik, no, może być grid, niestety, w sklepie. Może być, no i jest. Tak, coś czułem, kurczę, w kościach, że się pojawi. Coś czułem. No trudno, no. No niech będzie. Najgorsze, że Super Grid pewnie też będzie w sklepie. I dwa sklepy pójdą. Stracimy dwa sklepy. Znając moje szczęście, to tak będzie. Dobra, może najpierw pokonanie tego bossa. Great Gideon pewnie będzie. Co jest? Czemu nie mogę tych uderzyć? Ale dziwne. A, dobra, bo miałem zauroczonego tego przeciwnika, który ich zespanował i oni są na stałe pod moją kontrolą, okej. No dobra, jest i Great Gideon. Tutaj bez niespodzianek. Dobrze, tych sobie zatrzymamy może na chwilkę. O, tutaj Lusty Blood ładnie zadziała. Tutaj dużo ich pokonam. Kurde, no nie mogę go trafić. No dawaj, dawaj. Skąd są te lewitujące pociski w tle? Przez co to jest? Przez Venus? Od tych przeciwników zauroczanych? Nie wiem, może i tak. Dobra, spadajcie. Ile jeszcze? Dwie fale, okej. Niech będzie, aha. Najpierw do tego trzeba załatwić. I chyba mi pomógł. Chyba jednego załatwił za mnie. Tak mi się wydaje przynajmniej. O kurde. Dobrze. No tak, teraz muszę po niego pójść. Chodź tu. Jeszcze trochę, spoko, bo uważaj, bo te pająki mogą mnie trafić. Dalej tego nie lubię. No i ty. Super. No myślałem, że go wyrzucę przez pokój jeszcze, to dopiero by było. No nareszcie jakiś Angel Room. Szkoda, że taki słaby. No ale trudno. Dawaj mi kluczyk. Jeden chociaż. Domyślałem się, że Prism... A, działa na tym, no ale słabo działa. Na tej postaci, bardzo słabo.
Ups. Dobrze, bij go, bij go. No chodź tu, chodź tu. Chodź tu, gnoju. Dobrze. Dawaj to. Muszę się pozbyć tego złamanego serca, broken hearta, bo nie chcę ich. Znaczy nie broken hearta, bone hearta, pfu. Tyle tych serc jest już, że ja się mylę. To możemy sobie rozwalić jeszcze więcej kasy. No i dobra, chodźmy po drugą część klucza. No nie wiem, jakoś tego nie widzę. Może jak więcej zdrowia nazbieram, to może się uda, no ale na razie jest tak średnio. Jeszcze ten jeden item z Angel Roomu dopiero, który na dodatek jest bardzo słaby na tą postać. No to nie wiem, jak to pójdzie. O, przynajmniej tutaj bardzo szybko przejdę, spoko. Tutaj faktycznie bardzo szybko sobie przejdziemy, to mi się podoba. Chyba najszybciej ze wszystkich postaci. No dobra, to jest fajne. O, to mi się podoba. To ja rozumiem. No. No i to jest szybkość. I am speed. Proszę bardzo, jak szybko. No i to było fajne. O to chodzi. Dobrze, nożyk jest. Zebrany. Okej, wychodzimy stąd. Tam jakiś trinket leży. Co to jest za trinket? A to? A, no to może nie. Chociaż, zaraz. Jak mi się uda, to może Polaroid się uruchomi. A czemu ta postać może tu wejść za darmo? Myślałem, że muszę dwa serca oddać. Okej, interesujące. Myślałem, że muszę dwa serca oddać. Najwyraźniej nie. No dobrze, ale zaraz. Pozbądźmy się tego serca. Nie chcę go. To nie jest dobre na tej postaci. No dobrze. Jeszcze cztery piętra, tak? No muszę jeszcze znaleźć coś lepszego. Bo to się źle skończy. Tak, jeszcze musiałem uważać, żeby... O, w sumie ciebie mogę zniszczyć, faktycznie. Większa szansa na Angel Room, spoko. No i dobra, idziemy sobie dalej. Przez Gehennę. Łatwo nie będzie. O kurde, żem włączył, oczywiście za późno. Jak zwykle. Dobra, zniszcz wszystko. Pięknie. O, ostrożnie, bo ty masz brimstone'a, pamiętam. Pamiętam, super kozy brimstone'owe. Pamiętam, o dzięki za pomoc. My tu mamy Lemon Mishap. No wezmę to Lemon Mishap, bo mam backpack. Niech będzie. W sumie to jest fajne połączenie. Lemon Mishap z tym. Z pauzą jest fajne. To może być dobre. Mogę pułapki zastawiać. No teraz to nie zastawię sobie pułapki. A i oczywiście jest pod szkieletem. No tak. Jak żeby inaczej. A nie pod duchem. Dobrze. Widzę kamień z Ziggsem. Zauważyłem, o dziwo. O matko, ale beznadzieja. No nie wolno tak robić. Co to ma być? Muzyczka, cicho. Dobra. Nie ma tego. Proszę, jeszcze jest maszyna do wymiany itemów. No dobrze, może tutaj w końcu znajdę jakieś fajne rzeczy. Nie obraziłbym się, nie obraziłbym się. No dobra. Pokaż sklepiku, co masz fajnego. Box of Friends. Nie wiem, mógłbym sobie Gisha podwoić i Prisma, ale nie wiem czy chcę. Średnio. Jeszcze będą dwa treasure roomy, to w sumie można to wziąć. Deep Pockets chyba już mi się nie przyda. 999 monet. To może być. Dobra, na razie tyle, ale pewnie jeszcze tu wrócę. Zobaczymy, czy uda mi się trochę kasy nazbierać.
Może się uda, jak mam Humbling Bundle. Szansa na podwójne dropy pick-upów. Zobaczymy. Dobra, na tym to nie chcę grać, nie tą postacią. O właśnie, tą postacią sobie Polaroida mogę wziąć, to fajnie. No to bardzo pomoże, to na pewno. Dobra, w sumie na bossa mogę iść. No i na tobie nie użyję Lemon Mishapa, bo ty latasz. No, się nie da. Kurde, no już dwa życia straciłem, no nie. Ale dostałem. Weź ty się uspokój. Uspokójcie. No tak, i teraz nic nie zrobię. Muszę czekać. Już przeszło ci? Dobrze, cieszę się. O nie. Dawać go. Dobrze, jest w końcu. Jeszcze Angel Room się pojawił, no proszę. O kurde, i co tu wziąć teraz? Większa szansa na Soul Heart, no to jest dobra. Ale tutaj jest Revelation. Zatanie, dwa Soul Hearty daj. Nie no, nie Revelation, tylko... Nie, dobrze, Revelation. Nie no, to biorę, na pewno to. Tylko, że to pewnie ta u szkieleta działa, no ale to nie ma znaczenia. Na pewno to chcę. Revelation jest super. Jak wolno to działa, trochę wolno. Oj, to stakuje się z Angelic Prismem, okej. No ta. Dobrze wiedzieć, nie ma co. Okej, no Revelation pomoże, chociaż lepiej by się tym grało na zwykłej postaci, no ale... Dobra, jakoś damy radę. Jakoś damy radę. Okej, dobrze. Jakiś fajny item w końcu z Angel Roomu. Fajnie. Chyba powinienem go brać. Nie wiem, porzucę dopiero. Tak mi się wydaje. Zaraz, chwila, tu jeszcze coś jest. O, to mi się podoba. Jakieś itemki może. Byłoby fajnie. Tam pieniążki też mogą być. No dobra, otworzę to. Niech wam będzie. O, brimstone'iaki. Dobrze. Szybko poszło. Fajnie. Na koniec arcade. Coś ciekawego jest. No niby tutaj jest, ale słaby item. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się. Chociaż to nie stakuje się jakoś z pauzą i z tym. A dobra, nie będę kombinował. Już starczy. Nie chce mi się. Poniszczę to wszystko. Diabły. Dobrze, tyle. Secret roomy. Może tu nie będzie secret roomu, dobrze wiedzieć. Fajnie, już mogę stąd wychodzić? No nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, jeszcze sklepik, no tak. Ja jeszcze mogę sobie przecież wejść do sklepu. Tu powinien być secret room. Nie ma! Okej, no to nie wiem, gdzie jest. A, Diplopia. No może coś fajnego znajdę. I mi się uda podwoić. No jeszcze buddy i na box na koniec. No i dobra. Diplopia, może coś znajdziemy fajnego. Jeszcze będzie Angel Room, tak? Jeszcze będą dwie szanse, to może nam się uda coś podwoić fajnego w Angel Roomie, zobaczymy, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Dobra, nieźle. Jakoś pójdzie, tak mi się wydaje. Curse of the Anno, nie widzę ile mam zdrowia. Ile tam miałem? Chyba 8,5 serca około. Dobra, nie takie złe. O, Pertro, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Będziemy mogli sobie coś wymienić. Na przykład w Angel Roomie, mam nadzieję. No jeszcze mam dwie szanse na Angel Room, tak? Chyba tak. Miejmy nadzieję, że chociaż jeden się pojawi.
O, proszę, jak śli... proszę, jak ślicznie. No i no, Secret Orba to od razu biorę. Nie było sensu go podwajać, no nie. No ale dobra, Secret Orb jest bardzo potężnym itemem. Tylko chyba trochę za późno, tego się obawiam. Za późno trochę się chyba pojawił. Usuwa nam wszystkie itemy o najgorszej jakości. 0 i 1, ała. I chyba ma 33% szansy na to, że wymieni itemy jakości 2. No, czyli bardzo dobre. W skrócie, więcej dobrych itemów będziemy znajdować. No tylko, kurczę, za późno trochę. Chyba się ten Secret Orb się pojawi. No ale mam nadzieję, że jakoś go wykorzystamy. Oj, chyba już się uda coś znaleźć. Czy tutaj użyć Diplopii? A może? No dobra, niech będzie. No i bierzemy sobie to i to. No dobra, bo żeby się nie okazało, że potem nie miałbym gdzie używać tej Diplopii, bo nie jestem pewien, czy jeszcze będzie Angel Room. No to niech będzie, że tu jeszcze mam Pertro, także spoko. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej najpierw było Pertro użyć, no ale okej, już. Dobra, jeszcze muszę się pozbyć tego Lemon Mishap. Może coś lepszego znaleźć. I będzie git. Czyli zaraz, jak miałem Angel Room z czerwonej skrzynki, to czy szanse spadną na Angel Room na kolejnym piętrze? Nie pamiętam. Dobra, wezmę tego Strengtha. Nie wiem, czy czasem Soulheart nie spada mi z tego Strengtha. Jak gramy postaciami, które mają Soulhearty. Nie pamiętam. Teraz to nie zobaczę, bo i tak nie widać zdrowia. No ale okej, fajnie, jest dobrze. Dobrze, Forgotten, jakoś sobie dajemy radę. Jest git, jest git. Mi się wydaje, że z tym, co mamy, już nam się uda pokonać The Mother, no tylko muszę mieć zdrowie jeszcze. Nie mogę tracić za dużo zdrowia, to może być problem. Zobaczymy. Dobra, naładowany klucz, to może na razie nie. Dobrze, rozwal go. No, szkoda, że serduszka nie wyrzuciłeś. Zawsze to Soul Heart kolejne. No jaki teleport. No. A i oczywiście jest pod tym szkieletem. A dobra, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Dobra, co tam się spawnuje? A, bo tam są te portale. No, oczywiście, że tak, jeszcze sklepu nie było, ale pewnie będzie Super Grid. W ostatnim sklepie, znając życie. Pewnie tak. Dobra, dawaj mi to. Spadamy stąd już chyba w stronę bossa. Jeszcze sklep po drodze. Ups, dobra, z tym to ostrożnie. No naprawdę go nie załatwiłeś na raz? Come on. Dawaj go. O nie, nie lubię tego pokoju. Na szczęście szybko padli. A, bo sami się pozabijali, no tak. Venus, okej. Dobrze, nie było Super Grida. Tylko, że no nie wiem, czy to im pomoże. No wezmę to, bo i tak już nic nie będzie. A nie wiem, czy będę z tego korzystał. Mógłbym Pertro użyć, ale jeszcze potrzymam. Bo może być Angel Room. Jeszcze jeden. Potrzymam to Pertro, żebym nie zmarnował. Trochę też szkoda by było. Super Secret Room tutaj. Fajnie. Dobra, poniszczę to wszystko. O, jeszcze się... niepotrzebnie. Zwiększyła się szansa na Angel Room. Ja już tutaj nic nie dostanę. Nie wiem, czy w sumie jest sens na tobie grać. Średnio. No dobra. Tylko ostrożnie, żebym ja nie wpadł, kurde, do tego. Do Womba. Czy gdzie tam. Właśnie. No może tak się stać.
A to by było bardzo niemiłe. Kurde, ciężko się będzie walczyło z tym bossem, taką postacią. Ale dobra, już pada. Dobrze, no i chcę Polaroida. Zaraz, weź go odrzuć, żeby on mi nie wpadł do tego dołka, bo muszę ten... Aha, nóż jest pod tobą jeszcze. To trzeba to tak zrobić. Ryzykowne. Ale dobra, udało się. Może najpierw te oczy załatwię. Właśnie. No tak troszeczkę... Ja zapomniałem o tym, że ja mam w ogóle Revelation. Kompletnie o tym zapomniałem. Właśnie, kompletnie zapomniałem, że ja to mam, faktycznie. Znaczy, no niełatwo używać tego Revelation tą postacią. Niestety. No dobra, ostatnie dwa piętra. Ile ja tam mam zdrowia? Chciałbym wiedzieć już. Dobra, nie jest źle. Żebyć. No, dobra, zniszczę to wszystko. Dobrze, duża szansa jest faktycznie, bo teoretycznie Angel Room się nie pojawi na poprzednim piętrze, był tylko ze skrzynki czerwonej, a to mi chyba szansy nie zmniejszyło, ciekawe, nie? A co tutaj się stało? Co tutaj się zniszczyło? Nie wiem. Co tam się stało dziwnego? Dobra, korps. Korpsa lubię. Korps nie jest, o dziwo, jakoś bardzo trudnym piętrem, bo sobie są trudniej. Ale sam korps nie jest taki zły. Uuu, śliczny itemek. Nareszcie jakiś fajny curse room. To mi się podoba, o to chodzi. Jak najbardziej, to chcemy widzieć. No, pomaga ten, Sacred Orb. Będzie więcej lepszych itemów. O, maszynka jest do grania. No to pogramy sobie, czemu nie? O, ślicznie, za pierwszym razem. Od razu to bierz. Dwa miejsca na karty. Judgment. No w sumie mogę go odpalić od razu, ale takiego judgmenta to nie chcę. O, jeszcze zwiększymy sobie szansę na Angel Room, super. Dobra, no 90% szansy. No jak się nie pojawi Angel Room, albo nawet Devil Room, no to będzie troszeczkę niemiłe, gro. Troszeczkę niemiłe to będzie, przyznam. Tak, troszeczkę. Co my tu mamy? O, mamy Jokera! Uuu. Jeszcze będziemy mieć jeden Angel Room lub Devil Room na kolejnym piętrze, na którym już się nie spawnują, ale fajnie. No i to mi się pod... i to rozumiem, no tak. No jest szansa na jakieś silne itemy z Angel Roomu, jak mamy Secret Orba, jest szansa. Zdecydowanie jest szansa. Dobra, mogę wziąć tego Botfly'a, jak się uda. Dobra, nie tym razem, przydałby się, bo niszczy pociski. Troszeczkę ochrony by się przydało. Chociaż on i tak pewnie będzie wokół szkieleta latał, a nie wokół ducha. No ale to nawet. I tak się przyda. Zobaczymy. Jeszcze trochę kasy pewnie nazbieram, zanim stąd wyjdziemy. Będzie git. Dobra, nie ma co grać na Sacrifice Roomy taką postacią. Auć. Ziemia z tymi łapami. Kurde, skoczył na mnie. Auć. No nie, no zaraz tracę to całe moje zdrowie. Może troszeczkę ostrożniej mimo wszystko. Dobrze. Jest kolejna monetka. Wchodzić już do bossa, jeszcze mógłbym sobie zwiększyć szansę. Jak shopkeepera rozwalę w Secret Roomie na przykład, byłem już w Secret Roomie nie raczej. Dobrze, spróbujmy. Spokojnie, mamy jeszcze bomby. Gdzie tu Secret Room może być? Tu po prawej chyba nie. No nie, tu jest odgrodzona. Okej, ciekawe. Jeszcze zobaczmy, co się dzieje po tej stronie. Tu jeszcze jest trochę... Ups. Dobra, nie wiem, czy to był dobry moment, żeby ciebie użyć. Nie no, jeszcze naładuję sobie. Spokojnie ten przedmiot. Ale przeciwnik się pojawił. No dobrze, spadaj.
co my tu mamy? Trzy czerwone skrzynki, może być znowu teleport do Angel Roomu bądź Devi Roomu. Dobra, ślicznie. Okej, rozwalmy sobie. O, jeszcze mogę użyć znowu tego przedmiotu pod spacją, sobie naładuję. No i fajnie. Jakieś dwie karty, tak? The Ward. Dobra, użyję tego The Warda tutaj. A tutaj co jest? Emperor. Dobra, nie trzeba tego używać. Jest okej. Tylko Jokera pamiętaj, żeby zabrać. Dobra. Tutaj tyle. Ten Ward mi pokazał, gdzie jest Secret Room. A no faktycznie, tutaj mógł być, to pewnie bym to ogarnął, tak czy siak. Pewnie tak. Dobrze, jeszcze więcej kasy. No jeszcze mu się uda może znaleźć te itemy w tej maszynie. Maszynie, co tam? Jeszcze chyba dwie itemy są do dropu, tak? Chyba tak, bo w sumie mogą być trzy itemy. Traktor Beam. No może być. Nie wiem, czy on się jakoś bardzo przyda na tej postaci. Może być. Uda się. Dobra, nie udało się. Trudno. No i dobrze. Mogę jeszcze Super Secret Room znaleźć po drodze. Tu może być. Branie. No to może... Tu. Albo tu. Dobra, czyli tutaj. Jak nie tutaj, to gdzieś na górze. Już mi się nie chce wracać. Dobra, jest na szczęście. Bateryjki, super. No dobra, boss. Nie wiem, chyba nie było shopkeepera w końcu w takim razie. Nie kojarzę. Dobra, leżysz. Teraz ty, tak? Dobra, tutaj chyba jestem w miarę bezpieczny. Kurde, jeszcze Polaroid... A nie, będzie działał, jak będę miał szkieleta w ręku. To będzie działał. No, w sumie dobrze, że mam to latanie. Z itemu, bo tak to szkielet by nie latał. To w sumie spoko, spoko. Faktycznie. Co mi da Serafima? Dwa soul hearty. Desterły, ale nie mam kasy już. I będzie tylko... Jedna drabina. Nie no, to na pewno biorę. Chyba, że Pertro teraz dam. No ale jeszcze mam Jokera. Nie no, biorę tego Holy Lighta, żeby mieć tego Serafima. Okej, trzy Soul Hearty aż dostałem. Myślałem, że dwa. To też sobie weźmy. No i dobra, spadamy stąd. Ostatnie piętro. Od razu sobie Jokera używam. Co my tu mamy? Oj, Devi Room się pojawił, proszę. Azazel's Rage. Znaczy ja tego czasem... Nie, ja już to zbierałem na pewno. No dobra, to Pertro. Purgatory. A, to sobie darujemy, nie chcę zdrowia tracić. No trudno. Dobra, czyli teraz szukamy już bossa raczej. Myślę, że damy sobie radę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Paulila działa, działa, oczywiście, że działa. Czemu miałby nie działać? Z tą postacią. Dobra. No zobaczymy. Łatwa ta walka nie będzie, ale mam nadzieję, że sobie damy radę. Mam nadzieję. Dobra, ostrożnie z tym, bo to był champion. Może mnie sieknąć za dwa serducha, to by było bardzo niemiłe. Dobra, Secret Room. Secret Roomy mogę jeszcze znaleźć. Jak się uda. Zobaczymy. No dawaj go, dawaj. Tutaj może? O, fajnie. Soul of Lazarus.
Aha, czyli to jest takie dodatkowe zdrowie w kieszeni. Jak zginiemy, to użyje się ten Soul of Lazarus i zostajemy wskrzeszeni. Tylko że wskrzeszeni w tym samym pokoju? Chyba tak. Tak, spoko, ej, to może być takie koło ratunkowe. Nigdy tego nie miałem, bo to był chyba ostatni Soul, który odblokowałem. Właśnie tak. Dokładnie, przecież dosłownie w poprzednim odcinku go odblokowywałem. No spoko, może się przydać. Zawsze mamy tak naprawdę dodatkowe zdrowie. Jeszcze jest Eternal Heart. On też może przecież na siebie przyjąć hita. Dobrze jest, dobrze jest. Jest git. A muszę trzymać po puszczeniu. Od razu muszę trzymać. To jakimś cudem nie wyrzucam go jeszcze od razu. Dobra, gdzie jest ten boss? Bo już przydałoby się tam pójść. Tego Hangmana to ja nie chcę. Po co mi to? Dobra, ty też spadaj. Co tam jeszcze, że jakieś larwy malutkie? Dobrze. Gdzie jesteś, Mother? Szukam cię. Miejmy nadzieję, że idę dobrze. No raczej tak. Raczej jest git. No i dobra. Tylko was rozwalić i będzie dobrze. No kurde, no. Spadaj, no. Dobra. Kończmy to. Od razu biorę ciebie. No i dobra, bijcie tam wszyscy. Moje ciało niech bije. Nożyczki. Forgotten niech bije. I będzie git. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dawaj, dawaj, bij pierwszą formę. Dobrze. Jest git, jest git. Teraz może być problem. No właśnie, no właśnie. Gdzie ty tam jesteś, co? Gdzie ty poleciałeś? Dobrze, bij, bij, bij. Duży masz ten zasięg, faktycznie. Auć. Dawaj, dawaj, bij, bij, bij. Okej. O, to będzie w sumie spoko. Mogę się skupić na unikaniu i jednocześnie na walce. Fajne. Dobrze jest, chyba mamy to w garści. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobrze jest. Pięknie. No i ślicznie. O to chodzi. Zjedzmy sobie Soul of Lazarusa. O kurde, nie spodziewałem się, że to tak zadziała. No tak, w sumie tak. Dobra, już bossa pokonałem. Jakbym zginął w tym momencie, to trudno. Ale dobra, uff, udało się. Dobra. Trinket odblokowany. Jeszcze jedna rzecz tylko. W miarę prosta, z tego co widzę. Pokonać Lamba jako Tainted Bethany. A to sobie zrobimy w kolejnym odcinku. A jak na razie to by było na tyle. Siema.